O kurde, to znowu wy. No nie. Nie no, żartowałem. Oczywiście, że się cieszę, że jesteście. I tak licznie oglądacie moje filmy. Jest mi z tego miejsca niezmiernie miło. Dzisiaj, słuchajcie, znowu garażowy temat. Znowu jesteśmy w garażu. Może inaczej, może już będę mówił, że witam was na mojej hodowli hobbystycznej, krewetkowej. Zrobimy sobie dzisiaj znowu filterek. Pokombinujemy coś z filterkami. Będzie to, słuchajcie, pełna improwizacja. Nie jestem przygotowany na to, co chcę zrobić. Nie szykowałem wcześniej, nie wiem, jakichś scenariuszy, bo nigdy tego nie robię. Nie robiłem wcześniej takiego filtra, żeby przetestować, czy to działa i żeby później móc wam ten patent sprzedać. Nie, nic z tych rzeczy. Robimy to, słuchajcie, na żywca. Pokażę wam, co kupiłem fajnego w Biedrze i co bym chciał z tego zrobić. Dobra, krewetkomaniacy. Słuchajcie, byłem w Biedronce i kupiłem takie oto pojemniki. Wiecie, ostatni film, który robiliśmy z takimi pojemnikami, ja tam wtedy użyłem pojemnika takiego na mocz małego. Mówiłem wam w tym filmiku. Mówiłem wam, że trzeba kupić coś większego, żeby to miało sens. Tam był tylko przykład. I zobaczcie, jakie fajne pojemniki dorwałem w Biedronce. Taki zestaw chyba 14 zł kosztuje, trzech pojemników, ale co jest, słuchajcie, ciekawe, że to są dwa osobne pojemniki i te pojemniki można tutaj w miarę szczelnie, słuchajcie, skręcać za pomocą, o, takich tych, zobaczcie. Patrzcie, jaki z tego by mógł być potężny filtr, taki, powiedziałbym, nawet 3 w 1, jakbyśmy zrobili sobie ceramikę, Caldness i na przykład jeszcze coś, nie? Albo wiecie, no, kombinacje są dowolne i ja sobie wymyśliłem tak, że z tego byśmy zrobili tylko filterek ten fluidyzacyjny, tylko chciałbym, żeby to był filterek fluidyzacyjny niekoniecznie przyklejany do szyby, tylko żeby on stał na dnie. Wiadomo, że to jest bardzo lekka konstrukcja i nam to nie będzie stało, jak tak to wrzucę. Musi być czymś obciążone. A ja, słuchajcie, mam pełno resztek, no jakieś tam części od różnych filtrów. I mam, słuchajcie, te pozostałości po filtrach Edget czy Corner Jet. I jakbyśmy taki obciążnik, bo tych obciążników kilka mam, wykorzystali tutaj do obciążenia tej konstrukcji, tu byśmy to jakoś przykleili, przymocowali. Później porobili tutaj, słuchajcie, otworków pełno, żeby była możliwość zaciągania wody przez filtr. Następnie podłączyli gdzieś w jakimś jednym miejscu wężyk, żeby nam robił ruch powietrza, te kostki napowietrzające. I do środka wrzucili Caldness, nie? I byśmy mieli taki inny troszeczkę filtr fluidyzacyjny, niekoniecznie przyczepiany do na przystawki, tylko na takim obciążeniu, nie? Tylko bym musiał jakoś tutaj ogarnąć, żeby to się w miarę fajnie tutaj stabilnie trzymało, to obciążenie, albo troszkę mniejsze obciążenie, bo tam to jest za dużo miejsca mi zajmie, o, takie. I tutaj jest na tyle miejsca, żeby był przepływ wody, żeby woda się dostawała do środka, powietrze i byśmy mieli taki stojący filtr fluidyzacyjny. To jest, słuchajcie, jedna wersja, jedna koncepcja. Druga koncepcja jest taka, że mamy takie coś. Oczywiście to są dwa osobne pojemniki odkręcane. Fajny, twardy plastik, nie jakiś taki miękki. Fajnie, że to jest, słuchajcie, tak łączone jedno w drugie, też jest spoko opcja. I sobie wymyśliłem, jakbyśmy wykorzystali kolejną część, bo tak to będzie za duży, słuchajcie. Będzie za duży, taki to ja bym musiał mieć akwaria z 45 cm wysokie, a nie mam takich akwarii wysokich. Więc byśmy musieli zrobić sobie z pojedynczej takiego elementu, żeby był niższy, nie? Byśmy zrobili tak. Tutaj by zaciągał wodę, dalibyśmy kawałek gąbki, żeby mi tutaj krewetki przez te szpary nie wchodziły. Tutaj byśmy dali tylko kawałeczek gąbki.
żeby zakryć te wloty. Tu by zaciągał nam wodę. Pchałbym tą wodę tutaj do góry, tu byśmy dali ceramikę, a na szczycie byśmy dali kaldnes. I to by przechodziło jedno przez drugie i ten. No to by był kurde petarda pomysł, nie? Jak wszystkie moje pomysły, nie? Wszystko jest petarda. No ale bawię się tym, słuchajcie, bawię się tym. Sprawia mi tą cholerną przyjemność. I tak może byśmy zrobili. Tylko kawałek gąbki bym potrzebował. Chociaż to by było lepsze, bo to mam z boku podłączenie, bym nie musiał prowadzić węża tutaj, bo zobaczcie, są dwa rodzaje, nie? Edget ma podłączenie od góry tutaj, czyli bym musiał wtedy węży gdzieś prowadzić tu albo z boku, żeby dostarczyć mu powietrze, co bym nie chciał tak dziurawić tego, ale wersja znowu Corner Jetta ma podłączenie już na zewnątrz, całkowicie z boku. I to już by było spoko, nie? Jakbyśmy tutaj sobie to wrzucili. Tu tylko te szpary zakryli, żeby mi krewetki nie wchodziły. I patrzcie, jaki byśmy mogli fajny filtr zrobić, nie? To co, robimy takie coś? To będzie, słuchajcie, totalna improwizacja, nie? Patrzcie, mam gąbkę. Jakbym wyciął tutaj otwór. Taki większy. Muszę pójść po nożyczki. Zrobimy taki okrąg, żebyśmy nasunęli tutaj na to, żebyśmy zabezpieczyli sobie tutaj wlot od krewetek, nie? Dobra, pójdę po nożyczki. Wiecie, na innych odcinkach to ja tam montkuję, nie? No, to tak, petarda będzie działać, wszystko. A tutaj nie wiem, po prostu będziemy, słuchajcie, improwizować. Ścinki się przydadzą. Później jak będziemy wysyłać krewety, nie? To zamiast wrzucać roślinek, ja nie jestem zwolennikiem do worków wrzucania roślinek, będziemy wrzucać takie szczępy gąbki. Jaka to będzie prowizora, nie? Nie, no spoko, kurde, tutaj się wytnie ładne, kurde, ładny owal. Ja pitole. Dobra, teraz trzeba zrobić tak. Wszystko na oko, nie? Nic nie wymierzane. Ale czasami tak trzeba. Ja jestem, kurde, nie jestem może jakimś, wiecie, tutaj estetą. Bardzo podziwiam osoby, które robią pewne rzeczy estetycznie, ładnie, ze starannością i tak dalej. Ja z tym mam problem, nie? U mnie to musi działać po prostu. I zostawiam po prostu wam pole do popisu, żebyście wy pokazali, jak wy to robicie ładnie, estetycznie i tak dalej, żeby była petarda. Ja to tak nie bardzo. I co wy na to? Może to by jeszcze było ładniej zaokrąglić trochę, nie? Co ja się będę szczypał? Ostatnio pokazywałem różowy pojemnik, czy tam fioletowy, jaki wrzuciłem do akwarium i nikt z tego jakby nie robił wielkiego halo. Więc co ja się tu będę szczypał, że to musi być super, słuchajcie, półokrągłe? Nie musi być, no. Takie będzie. Dobra, to mamy. Teraz górny kapturek by nam się przydał, żebyśmy mieli górny tu kapturek. Będzie mi lepiej przykleić po prostu do... Czekajcie, to nie miało być to. Miało być to z tym bocznym podłączeniem, z tym. O. I mamy też gotowy filtr, słuchajcie, gąbkowy. Dobra, i teraz... Ale będzie, kurde, petarda będzie, Chopin. Co na pewno musimy zrobić, to tutaj wyciąć otwór, żeby nam się to zmieściło. To jest primo. Wtedy tutaj ceramika będzie fajnie filtrowana. I później, żeby nam się kaldnes tutaj ruszał, to musimy...
tej pokrywie porobić mnóstwo dziurek, mnóstwo dziurek, albo nawet większych jakichś dziur, żeby to, wiecie, miało swobodny przepływ, nie? Bo się obawiam, że to łączenie tutaj nie jest super, wiecie, szczelne i że mogą się bąbelki, jak tutaj nie będą miały możliwości przejścia, to będą się gdzieś tutaj wydostawały. Po prostu będzie szukało woda z powietrzem ujście, gdzie jest więcej miejsca, nie? Więc mogą tędy się wydostawać, więc tu musimy porobić na pewno dużo otworów w pokrywce i dużo otworów tutaj, żeby ten przepływ był, wiecie, jak się należy, nie? Dobra, wytniemy otwór. Nie mam, słuchajcie, tak zajebistej otwornicy, jak Kulesiowy ma. O, Kulesiowy ma fajną otwornicę, ja sobie taką muszę dopiero sprawić, więc ja będę działał na tym, co mam, nie? Nawet szczelnie, słuchajcie, dzisiaj nam fajnie wyszło, bez klejenia się nada. O. I teraz lutownicę trzeba rozgrzać. Wiecie co jeszcze zrobimy, żeby było prościej, bo myślałem, żeby zrobić tak jeszcze bez pokrywki, żeby zrobić tak, i tutaj jakoś to przykleić, tą drugą bańkę, nie? Przykleić do tej. Wtedy by był przepływ na pewno spoko, nie? Byśmy tylko otworki porobili tutaj. Otworki porobili tu i jest super, nie? Ale to będzie takie... Nie będzie to super stabilne. A może zrobimy po prostu tak, że inaczej. Damy pokrywkę samą. O, i teraz porobię otwory na wylot. Pokrywka razem przez ten pojemnik, który jest poniżej. Porobimy dużo, dużo otworów. I to będzie stabilne. Potem kaldnes. Przykręcamy tu. I tutaj też napieprzamy otwory. I jest petarda, nie? Zobaczcie. Jaka filtracja potężna. Kurwa. Dobra. Tak zrobimy. Pierw tutaj lecimy z otworami i podpięcie będzie wężyka tutaj. Więc też spoko, nie będzie trzeba przez tutaj, przez całość doprowadzać powietrza. Dobra, grzejemy dalej lutownicę. Jeszcze chwila i działamy. A z tym to zrobimy później coś. Z racji, że nie mam dłuższego przedłużacza do lutownicy, wszystko już wykorzystałem, to będziemy musieli to robić tutaj na innym stole obok. Lutownica, widzicie, już się kopci, jest nagrzana i teraz robimy otwory, jedziemy. Dobra, jeżeli coś się wydarzy, że kalnes nie będzie się ruszał albo coś, no to zrobimy dwa pojemniki z ceramiką, też nie będzie problemu, nie? Dobra, to mamy to. Na wylot, fajnie. Ekstra, nie? Teraz nakręcamy to i tu już robimy... I co, i chyba mamy wszystko, nie? Teraz zasypać to tylko ceramiką i kaldynesem i zobaczyć, jak to działa. Teraz macie odpowiedź na to, bo często jest takie pytanie. Dziękuję moim wspierającym, którzy wspierają mój kanał i nawet miesięcznie kwotą 5 czy 6 zł mnie wspierają. To jest tak naprawdę jeden energolek w tym momencie. O taki, nie? I pytanie jest zawsze takie. Chopin, co ty robisz z tymi pieniędzmi? Masz tam chyba 60 wspierających, nie? Coś tam. No wydaje, słuchajcie, na głupoty, nie? Kupuję pojemniki, kupuję ceramikę i zobaczcie, teraz już jestem bardziej przygotowany. Ostatnio tego kaldnesa miałem tyle, co kot napłakał.
Teraz już, słuchajcie, kupiłem lid Caldenesa, żeby to wszystko, wiecie, miało ręce i nogi. I zobaczcie, fik tu odkręcamy, tutaj nam wszystko zostaje, otwór jest zabezpieczony, nic nam tam do środka nie wpadnie. Użyjemy, słuchajcie, ceramiki takiej, jaką mam, nie? Chyba, że poczekajcie. Użyjemy dwóch ceramik, bo jednak ta ceramika jest drobna i boję się, że tam może mi wpaść do środka przez tutaj taką malutką dziureczkę. Więc damy pierw na początek grubszą, a potem drobniejszą. Dobra, przetestujemy w zbiornikach, które dopiero dojrzewają. O, może i by było, nie? Zobaczcie. Musi być wysoki zbiornik, nie? Bo to jednak... Wodą się zapełniło całkiem dobrze. Zdjęmy sobie powietrze na razie. Dobra, jesteśmy gotowi. No i co wy na to? Gąbka, przez gąbkę zaciągamy wodę z akwarium. Następnie ceramika. I następnie z ceramiki leci do Caldenesu. I tak to działa. Żeby Caldenes się fajnie kręcił. Chociaż nie, no zobaczymy. Musimy mu dać trochę czasu. Najwyżej ściągniemy trochę Caldenesa, żeby było mniej. Ale przeważnie pamiętam, jak robiłem kiedyś, teraz zapomniałem o tym, że otwory robiłem tylko po jednej stronie, tutaj, po jednej stronie. Wtedy on fajnie dostaje ruchu i się kręci, nie? No ale zobaczymy. Trzeba też dać Caldenesowi troszkę czasu, żeby Caldenes się po prostu namoczył. Pęcherzyki powietrza, żeby się wydostały z tego Caldenesu i tak dalej, i tak dalej. No, potrzeba parę dni nawet, żeby to fajnie zaskoczyło, nie? Ale co sądzicie o takim filtrze? Gąbka, następnie mamy ceramikę i później mamy na samym szczycie Caldenes. Fajnie, nie? Fajnie. Dobra, chodźmy, to niech się tu kręci. Wydaje mi się, że zostawimy ten filterek w tym zbiorniku, chociaż sobie zagracę trochę, ale zostawimy. No, to jest jeden z wyższych zbiorników, więc tak zrobimy, zaraz przesunę grzałkę trochę. Ten filterek gąbkowy damy w lewo albo na lewą ścianę, a to damy tam w ruch. I tutaj będzie taka filtracja potężna na Akadamie. Super, nie? Dobra, lecimy z kolejnym filtrem. Z racji tego, że ja staram się działać szybko i nie zostawiam czegoś na później, zanim się zajmiemy filtrem kolejnym, zobaczcie, już podłączyłem, wszystko przygotowałem, jest zrobione tak, jak być powinno. I co wy na to? Koniecznie zostawcie komentarz, co o tym sądzicie, jak wam się podoba i czy będzie petarda. Jeżeli ten Caldenes nie będzie się jakoś ruszał, bo wydaje mi się, że mogłem popełnić błąd, dając otwory dookoła. Otwory powinny być tylko po jednej stronie, wtedy chyba jest lepszy ta cyrkulacja w środku w tym pojemniku. No ale to zobaczymy. Jeżeli coś będzie nie tak, to albo je zostawimy nieobrotowe, albo zawsze można zmienić na ceramikę, albo nie wiem, na cokolwiek innego, nie? No dobra, lecimy z kolejnym filterkiem. Dobra, teraz przyszła pora na kolejny filtr. Dobrze, że żony nie ma w domu, bo nie będzie na ten bałagan zwracała uwagę, które tutaj stworzyłem. Słuchajcie, kolejny filtr będzie mniejszy niż tamten, a będzie taki mobilny też, fajny. Jak myślicie? Byłoby spoko? W ogóle tutaj kombinacje na te pojemniki są różne. Przecież ja tutaj mówię Caldenes. Możecie dać ceramikę, a możecie dać, nie wiem, może kurde podłoże aktywne, zasypać podłożem aktywnym i macie też spoko opcje, nie? Także kombinacji jest bardzo dużo. Chyba prościej będzie lutownicą. Znowu jesteśmy na stoliku obok.
Dobra, tym razem będzie wersja kwadratowa. Wydaje mi się, że ładniej, prościej wygląda niż to moje takie wycinanie nożyczkami dookoła. Dobra, teraz musimy... O. Fik i zrobimy klejem dookoła. Teraz niech to ładnie wszystko zastygnie. Jak już mam rozgrzaną lutownicę, poróbmy te otworki. Ale porobię otwory tylko, słuchajcie, w jednym miejscu, po jednej stronie. Otwory zrobiłem po jednej stronie. Teraz jeszcze potrzebuję jeden otwór gdzieś w tym miejscu, żeby doprowadzić powietrze do tutaj, do tego miejsca, nie? Więc jeszcze jeden szybko otwór zrobię. Dobra, dobra, dobra. Wsypiemy kaldnes. Za dużo chyba. Takie coś, zobacz. To co? Trzeba przetestować, nie? Chodźmy do zbiorników. Dobra, umieścimy go tutaj. Dobra. Podepniemy do powietrza. Poczekajcie, muszę odłożyć aparat, bo dwie ręce potrzebuję. No dobra, i też temu musimy dać troszkę czasu. No dobra, jeszcze teraz, słuchajcie, biorę za sprzątanie tutaj ogarnięcie tego bajzu, który zrobiłem. To niech się, słuchajcie, moczy, zobaczymy za jakiś czas, co nam tutaj wyszło. I jak, słuchajcie, dacie temu troszkę, kilka dni się namoczyć, temu kaldnesowi, to on po jakimś czasie zaczyna się kręcić coraz bardziej. Myślę, że w ciągu dwóch kolejnych dni normalnie kulki zaczną się ładnie tutaj kręcić i będzie tak, jak powinien działać. Także taki mój pomysł na filterek trzypiętrowy, gąbka, ceramika i u góry kaldnes. Dowolna konfiguracja, możecie zrobić jak chcecie. Daję wam tylko pomysł. Jeżeli filmik się wam podobał, zostawcie łapkę w górę, zostawcie komentarz, za który bardzo dziękuję. I jeżeli wytrwaliście do tego momentu, zostawcie komentarz, fajny filtr. Pozdrawiam, trzymajcie się, cześć, cześć.